Śląsk. Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia. Chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się w regionie? Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami lub interesują Cię ogłoszenia? W ostatni poniedziałek każdego miesiąca bezpłatnie rozdawana jest gazeta Jelonka.com w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy na terenie Jeleniej Góry i okolic. Sięgnij po sprawdzone źródło informacji. Tradycyjne materiały czy termalną? Mamy zwycięzcę. Termano. Super docieplenie polskiego domu. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania. Cortez. Muzyczne wydarzenie tej wiosny. Ty miłość, co jak bumerang wraca do nas wciąż. Jeden z największych wschodzących talentów w Polsce, 12 marca, Bogatynia, godzina 19, sala widowiskowa Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Wracaj do domu, jeszcze czas. Jest decyzja kuratora w sprawie jeleniogórskiej siatki szkół. Akceptacja sieci szkół podstawowych będzie wydana warunkowo. Pies kościoł niezgody. Właścicielka tego pieska w międzyczasie trafiła do aresztu. 8 marca, wyjątkowy dzień dla wszystkich pań. Cieszymy się, że po prostu pan prezydent, pani Ania Ragielowa pamiętają. To jest serwis informacyjny Telewizji Dami. Paweł Guszała, kłaniam się nisko. Zaczynamy. Władze miasta poznały już decyzję dolnośląskiego kuratora oświaty odnośnie jeleniogórskiej siatki szkół. Została warunkowo przyjęta. Co to oznacza? Wszystko wskazuje na to, że na Zabobrzu powstanie kolejna szkoła podstawowa. Oficjalne pismo w tej sprawie jeszcze do władz miasta nie dotarło, ale w rozmowie telefonicznej Dolnośląskie Kuratorium poinformowało je o swojej decyzji. Siatka szkół w Jeleniej Górze została warunkowo przyjęta. Warunek jest taki, żeby zaplanować istnienie trzeciej szkoły podstawowej samodzielnej, tak jak ona miała być połączona z jedną z dwóch, ósemką i miała być autonomiczna ósemka i jedenastka. Tak teraz ma powstać szkoła podstawowa samodzielna na bazie gimnazjum nr 4. Decyzja kuratora spowoduje, że miasto będzie musiało przenieść część uczniów ze szkół podstawowych nr 8 i nr 11, aby zasilić nową placówkę na Zabobrzu, szkołę podstawową nr 4. A na takie rozwiązanie kategorycznie nie chcieli zgodzić się rodzice. Tym trudniej zrozumieć władzom miasta opinię dolnośląskiego kuratora. Przez kilka długich miesięcy konsultacji, uzgodnień, trwały rozmowy z nauczycielami, z dyrekcjami szkół, z rodzicami, radami rodziców, z wszystkimi zainteresowanymi stronami. I Rada Miejska podjęła tę uchwałę jako rodzaj kompromisu wobec wszystkich zainteresowanych. I te kilka miesięcy pracy, kilku tysięcy osób w konsekwencji, dlatego że to były prawdziwe negocjacje, a nie udawane, i prawdziwe spotkania, niekoniecznie spokojne, te kilka miesięcy pracy zostały skreślone jedną decyzją jednego człowieka. Miasto może jeszcze odwołać się od opinii wrocławskiego kuratora do sądu. Jednak takie rozwiązanie nie jest jak na razie brane pod uwagę. W konsekwencji prawo jest tak skonstruowane, że niezależnie od tego, co zrobimy, ta decyzja będzie wchodziła w życie. Jednak ta sprawa z pewnością nie przejdzie bez echa na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która wstępnie planowana jest na 14 dzień marca. W 2015 roku schronisko dla małych zwierząt miało umowę z Urzędem Miasta w Kamiennej Górze. W ramach tej współpracy do schroniska trafił pies, który obecnie przez wiele osób mógłby być adoptowany. Aczkolwiek jego sytuacja prawna na to nie pozwala. W schronisku dla małych zwierząt w Jeleniej Górze nazwali go Biały.
W związku z tym, że jego właścicielka przebywa w więzieniu i nie zrzekła się praw, pies nie może być adoptowany. Choć jak podkreśla Eugeniusz Ragiel, kierownik schroniska dla małych zwierząt, jest wielu chętnych. Właścicielka tego pieska w międzyczasie trafiła do aresztu i nadal tam przebywa i nie może jakby wypełniać obowiązków właściciela tego psa. I decyzja jest w zawieszeniu, piesek jest u nas już od sierpnia 2015 roku. Próbowaliśmy się kilka razy kontaktować z Urzędem Miasta, ponieważ ta umowa wygasła, żeby podjęli decyzję. Do tej pory nie ma takiej decyzji. Na podstawie decyzji burmistrza miasta pies został tymczasowo odebrany od właściciela, przekazany na podstawie umowy ze schroniskiem dla małych zwierząt w Jeleniej Górze, właśnie do tego schroniska. Pies do tej pory przebywa w schronisku, ponieważ dla psa jest ustalony właściciel, który niestety nie chce rzec się tego zwierzęcia. Urząd Miasta w Kamiennej Górze zwracał się do właścicielki czworonoga, aby wyznaczyła osobę, która mogłaby zająć się psem na czas pobytu w więzieniu. Ta jednak nie wyraziła na to zgody. My możemy jedynie pomóc, wesprzeć schronisko, kontaktując się z właścicielem tego psa, występować z wnioskiem o życzenie się psa na rzecz właściciela. Dodatkowo schronisko również może takie czynności poczynić. Szkoda psa, prawda? No taka trochę sytuacja jest paradoksalna, ponieważ właścicielka jest w areszcie i pies w tymczasowym areszcie w schronisku dla małych zwierząt. My go bardzo lubimy, on nas również polubił, no ale to nie jest wyjście z sytuacji. Szkoda tego psiaka po prostu. Ta sytuacja jest sytuacją wyjątkową, no pies nie może zostać przekazany, nie można wobec niego zastosować pakietu adopcyjnego, ponieważ jest właściciel. No w mojej ocenie jedynym rozwiązaniem jest rozwiązać to na drodze postępowania sądowego. Schronisko będzie starało się na wszelkie sposoby zapewnić czworonogowi zgodnie z prawem możliwość adopcji. Dzień Kobiet w naszym mieście wyjątkowo rozpoczął się już wczoraj wieczorem. Wszystko za sprawą wydarzenia, jakie odbyło się w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. Od 10 lat w okolicy Dnia Kobiet organizowany jest koncert dla wszystkich jeleniogórzanek. Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia jest radna Anna Ragiel. Będąc w Radzie, byłam już prezesem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, a więc bardzo długo działałam społecznie. Byłam społecznikiem i jestem społecznikiem. I pomyślałam sobie, że nie ma takich koncertów w naszym mieście, które mogłyby gromadzić większą ilość naszych mieszkanek, naszych pań. A szczególnie 8 marca nigdy takich koncertów nie słyszałam i nigdy nie byłam zapraszana, więc pomyślałam, że może ja spróbuję. Spróbowałam i to świetnie się sprawdza. Cieszymy się. Że po prostu pan prezydent, pani Ania Ragielowa pamiętają o kobietach jeleniogórskich. Bądź moim natchnieniem, to myślę, że chyba jakiegoś miłego pana spotkamy. Na pewno za uchy piosenka będzie, prawda? Bo to jest bądź moim natchnieniem. Bądź moim natchnieniem. Drogą dedukcji, jak najbardziej. No tak, ja myślę, że to jakiś pan chyba zaśpiewa dla mnie jakąś romantyczną piosenkę z okazji Dnia Kobiet. I tak właśnie było. Wydarzenie rozpoczął dyrektor teatru Tadeusz Wnuk. Ale to był dopiero przedsmak. Na scenie panie zobaczyły występy taneczne, muzyczne, a nawet recytowane były wiersze. Nie, śpiewać na szczęście nie będę, jako że głos trochę lichy, ale krótki wierszyk poety przekaże życzenia w ten sposób. Krótko mówiąc, wieczór w teatrze wypełniła dobra zabawa. Nie brakowało przy tym także wielu życzeń. Zawsze pracowałem z kobietami. Ja to będę mówił zawsze facetom szczególnie, że kobiety są lepsze. No i dlatego dzisiaj jestem tutaj i chciałem wszystkim paniom za to podziękować. No i życzę powodzenia. Najważniejsze jest, żeby ten dzień był przez cały rok dniem święta, żeby panie nie tylko 8 marca były zauważone, ale żebyśmy wszyscy mężczyźni widzieli je przez pozostałe 364 dni, a czasami 365. Widzieli i przede wszystkim doceniali. Dzisiaj również nie brakowało wydarzeń, imprez i akcji skierowanych do pań. I tak dla przykładu. Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów przygotowała dla wszystkich swoich członkiń spotkanie. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet odbyło się w Jeleniogórskim Centrum Kultury.
To tu Zarząd Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów wyróżnił wszystkie członkinie stowarzyszenia. Żyją, żyją nam. Organizacja liczy dużo członków, 175. Chcemy, żeby takie spotkania tych ludzi ze sobą łączyły, integracja, żeby następowała, żeby się głębiej poznawali. I między innymi to spotkanie jest również ku temu służy. Teraz, kiedy my jesteśmy już w wieku pozazawodowym, to dla nas Dzień Kobiet to jest jeszcze jeden dzień, w którym my możemy się spotkać. To jest bardzo ważne dla nas, spotkania. Jesteśmy zachwycone, że spotykamy się z koleżeństwem, z koleżankami, że niezależnie od wycieczek, które organizuje KSON. My naprawdę się świetnie bawimy. Wspólnie rozmawiamy, także jest super, super i to kontynuujemy co roku. Korzystając z okazji, zapytaliśmy aktywne seniorki, czego życzyć paniom z okazji ich wyjątkowego święta. Przede wszystkim zdrowia, to jest dla nas najważniejsze. Życzyć na pewno spełnienia marzeń. Spełnienia marzeń, jak się spełnią marzenia, to będzie wszystko. Szczęścia. No, przydałoby się wszystko. Oczywiście wszystkiego najlepszego. Od męskiej części naszej redakcji życzę paniom wszystkiego co najlepsze. Dziękuję za uwagę, zapraszam na jutrzejszy serwis informacyjny. Dzisiaj w konkursie do wygrania mamy wejściówkę dla dwóch osób na spektakl Karskiego Historia Nieprawdziwa do teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Aby ją zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie. Kto jest reżyserem wspomnianej sztuki? Na prawidłową odpowiedź czekamy w czwartek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Więcej szczegółów na temat regulaminu konkursu można znaleźć na naszej stronie www.tvdam.eu. Nowy sezon to nowe pomysły. Ta zasada dotyczy także wystroju wnętrz. W salonie Grena przy ulicy Jasnej znajdą Państwo tysiące propozycji i inspiracji. W tym sezonie króluje biel i szarości, przełamana dodatkami w intensywnych kolorach. Nadadzą charakteru Twojemu wnętrzu. Zaaranżuj swój dom na zimę. Odwiedź salon Grena przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze i spraw, że Twoje mieszkanie tej zimy będzie wyjątkowe. Hotel Tango zaprasza na noclegi, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne. Organizujemy offroadowe imprezy integracyjne z wykorzystaniem aut terenowych, pikniki firmowe, wieczory tematyczne. Zapraszamy także na widowiskowe loty balonem. Pięknie położony Hotel Tango stanowi idealną bazę wypoczynkową do aktywności fizycznej, jaką oferuje nasz region. Trasy narciarskie, rowerowe, piesze, spływy kajakowe, jazda konna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.